Dzieje Apostolskie, 20 rozdział od 17 do 27 wiersza. A posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych zborów. A gdy stawili się u niego, rzekł im: Wy wiecie od pierwszego dnia, gdy stanąłem w Azji, jak byłem przez cały czas z wami, jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łask i doświadczeń, które na mnie przechodziły z powodu zasadzek żywych. Jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. I oto teraz, zniewolony przez ducha, idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka. Prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie spotkają więzy i uciski. Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. A teraz oto wiem, że już nigdy nie będziecie oglądali oblicza mojego, wy wszyscy, wśród których bywałem, głosząc Królestwo Boże. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Der Apostel ruft die Ältesten von Ephesus zu sich. Apostel wzywa starszych ze zboru w Efezie do siebie. Am Anfang des christlichen Zeugnisses waren Älteste namentlich durch Apostel eingesetzt worden. Na początku chrześcijańskiego świadectwa na tej ziemi byli imiennie powoływani starsi w zborach przez samych apostołów. Wir können das finden in Apostelgeschichte 14, Vers 23. O tym czytamy w 14 rozdziale, 23 wiersz. Sie haben in jeder Versammlung älteste gewählt. Czytamy o tym, że oni w każdym ze zgromadzeń, ze zborów wybierali starszych, wyznaczali. Es wurden also Brüder namentlich als älteste eingesetzt in den Versammlung. Durch die Apostel. A więc przez apostołów imiennie byli wyznaczeni bracia na starszych w poszczególnych zborach. Ihr Aufgabenbereich begrenzte sich auf die örtliche Versammlung. Ich zakres obowiązków ograniczał się do miejscowego zgromadzenia. Das ist sehr deutlich in Gottes Wort. To jest jasne ze Słowa Bożego. Auch haben sie nie nur einen Ältesten eingesetzt, sondern immer mehrere an jedem. I również nigdy nie wyznaczano jednego starszego w jednym miejscu, ale zawsze w jednym miejscu kilku starszych wyznaczali. Nachdem die Apostel nicht mehr lebten, konnten nicht mehr Älteste namentlich eingesetzt werden. I od czasu, gdy już nie żyją apostołowie, nie mogą być imiennie wyznaczani starsi w zborach. Denn es gab keine von Gott gegebene Autorität mehr, die das hätte tun können. Bo nie ma podanego takiego przez Boga autorytetu, który by mógł dalej teraz to w imieniu apostołów czynić. Wie das die Apostel getan haben unter dem Auftrag Gottes. Tak czynić, jak to czynili apostołowie ze zlecenia Bożego. Aber den Ältestendienst in der Versammlung gibt es immer noch bis in unsere Tage. Ale przeciwnie do tego, służba starszych we zgromadzeniach odbywa się po dziś dzień. Możemy o tym przeczytać w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, 11 wiersz. 12 i 13 wiersz. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 12 i 13 wiersz. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Es gibt also auch heutzutage in den örtlichen Versammlungen Ältesten. A więc również i w dzisiejszych czasach
w zgromadzeniach znajdują się takie osoby, które wykonują służbę z indem ältere erfahrene Brüder diese Aufgabe erfüllen. Wykonują to starsi, doświadczeni bracia, powierzone im zadaniem. Aber es geht nicht mehr darum, sie namentlich zu ernennen. Ale teraz już nie chodzi o to, aby ich imiennie powoływać na jakieś stanowisko. Sondern es geht darum, sie zu erkennen, wie wir das hier gelesen haben. Ale chodzi o to, abyśmy my potrafili darzyć ich uznaniem. Ale właściwe znaczenie tego słowa jest takie, abyśmy ich rozpoznawali, którzy to są wśród nas. Das ist eine örtliche Versammlung, die erkennt die Untriebenen. Miejscowe zgromadzenie musi potrafić rozpoznać, które to są osoby, które w szczególny sposób wśród nich pracują. Wenn heute in christlichen Gruppen noch älteste namentlich eingesetzt werden. Jeżeli nawet w niektórych chrześcijańskich grupach starsi są imiennie powoływani na stanowiska, to hat das kein Fundament in der Heiligen Schrift. To musimy powiedzieć, że to nie opiera się o fundament w Słowie Bożym. Und es ist der Anfang eines nicht gottgemäßen Glaubens. I stało się to początkiem tego niezgodnego z wolą Bożą powstania klerykaryzmu. Und wir könnten auch nicht mit christlichen Gruppen gemeinsam einen Weg gehen. I my również nie możemy iść z innymi chrześcijańskimi grupami jedną wspólnotą. Bo durch irgendjemand oder durch einen ältesten namentlich bestimmt werden. Czy to z jakimś zgromadzeniem, w którym by imiennie byli wyznaczani starsi zboru. Aber dieser Ältestendienst ist sehr nötig in der örtlichen Versammlung. Ale przeciwnie do tego, służba starszych jest bardzo potrzebna w każdym miejscowym zgromadzeniu. Und auch heute beschränkt sich der Aufgabenkreis auf die eigene örtliche Versammlung. I również dzisiaj ich zakres obowiązków ogranicza się do miejscowego zgromadzenia. Und es ist auch heute gut, wenn mehrere diesen Dienst. I również dzisiaj jest dobrze, jeżeli będzie wielu takich, którzy taką służbę będą wykonywali. Diese Ältesten ruft jetzt Paulus zu sich. I właśnie tych starszych Paweł tutaj wzywa do siebie, o czym żeśmy czytali w naszym 20 rozdziale Dziejów Apostolskich. Und er hält vor ihnen eine wichtige Ansprache. I on teraz zwraca się do nich z bardzo ważnym przemówieniem. Und diese Ansprache hat zwei deutliche Teile. To przemówienie dzieli się na dwie ważne części. Den ersten Teil haben wir gelesen. Pierwszą z tych części żeśmy czytali. Und er zeigt, wie der Apostel die Versammlung aufgebaut. I ta część pokazuje, w jaki sposób apostoł to zgromadzenie zbudował. Und der zweite Teil, den wir in der Stunde nach der Pause betrachten werden. A w drugiej części tego przemówienia, którą będziemy rozważali po przerwie, w drugiej części naszego rozważania, zeigt uns die Gefahr des Verfalls unter dem Widerstand und der Verführung des Feindes. Pokazuje nam to niebezpieczeństwo upadku na skutek zwiedzenia przez szatana. In der ersten Hälfte dieser Ansprache zeigt sich der Apostel als ein Arbeiter. W pierwszej części swojego przemówienia apostoł Paweł przedstawia siebie samego jako pracownika pańskiego. In der zweiten Hälfte ist er ein Kämpfer. A w drugiej części swojego przemówienia on jest przedstawiony jako ten walczący żołnierz Pana. Das sind zwei sehr wichtige Aufgaben, die wir beide sehen. I to są dwa bardzo ważne zadania i obydwa musimy przyjrzeć się nim. Erstens zu arbeiten im Werk des Herrn. Najpierw musimy pracować w dziele Pana. Zweitens zu kämpfen für die Wahrheit Gottes in der Heiligen Schrift. A po drugie musimy walczyć o tą prawdę Bożą zawartą w Piśmie Świętym. Zuerst spricht er also von, wie er aufgebaut hat in Ephesus. A więc najpierw on mówi na ten temat, na temat tego, jak on pracował ku zbudowaniu tego zboru w Efezie. Und wenn wir in einer Versammlung aufbauen möchten, müssen wir sehr gut auf diese Verse achten. I również my, jeżeli chcemy przyczynić się do zbudowania jakiegoś zgromadzenia, to musimy bardzo dobrze zwrócić uwagę właśnie na te wiersze. Er zeigt zuallererst, wie er unter ihnen gelebt. On najpierw im pokazuje, w jaki on sposób wśród nich żył. Erst nachher erinnert er sie an das, was er geredet.
A dopiero potem on im o tym przypomina, co on do nich mówił. Das ist eine wichtige Reihenfolge. To jest bardzo ważna kolejność. Er sagt in Vers 18, wie vom ersten Tag an bei euch gewesen. On tu mówi w 18 wierszu, wy wiecie od pierwszego dnia, gdy byłem wśród was. Er war unter ihnen gewesen auf eine geistliche Weise, hat er umgegeben. On wśród nich przebywał w sposób duchowy. Und er hatte zwei Gründe. I to z dwóch powodów. Er wollte sie erstens durch sein Verhalten gewinnen. On chciał po pierwsze ich pozyskać przez swoje zachowanie się. Für die Wahrheit Gottes gewinnen. Chciał ich pozyskać dla tej prawdy Bożej. Wir können durch unser Verhalten Menschen von der Wahrheit Gottes abstoßen. My możemy przez nasze zachowanie również i odpychać ludzi od tej prawdy Bożej. Aber es geht darum, die Gläubigen für die Wahrheit Gottes zu gewinnen. Ale przecież to chodzi o to, aby wierzących pozyskiwać dla prawdy Bożej. Und dazu braucht es diese Haltung, die wir jetzt gleich betrachten. I do tego potrzebujemy właśnie takie nastawienie, o którym będziemy teraz rozważać. Und zweitens war er so unter ihnen als ein Vorbild zu ihren Nachahmung empfohlen. A po drugie, on był dla nich wszystkich tym przykładem godnym naśladowania. Einmal sagt Paulus, sei meine Nachahmer. I w jednym z miejsc apostoł Paweł mówi, bądźcie naśladowcami moimi. Aber dann fügt er hinzu, gleich wie auch ich Christi. Ale natychmiast do tego dodaje, tak samo jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Er war also bei diesen Ephesen zweieinhalb Jahre. A więc on przebywał wśród tych Efezjan 2,5 roku. Er hat Freude und Leid mit ihnen getan. I on radość i smutki z nimi dzielił. Und obwohl er ihnen dienen wollte, sagt er, dass er dem Herrn gedient. I pomimo tego, że on chciał im usługiwać, to on do nich mówi, ja służyłem Panu. Wenn wir den Geschwistern dienen möchten, müssen wir immer den Herrn voran. Jeżeli my chcemy służyć wierzącym, to zawsze musimy mieć najpierw Pana przed oczami. Und das hat der Apostel Paulus gemacht. I to apostoł Paweł urzeczywistniał. Und er hatte zwei Nöte in Ephesus. A on musiał się wkładać z dwoma biedami czy problemami w Efezie. Er hatte Tränen und Versuchung. On musiał znosić łzy i doświadczenia. Czyli doświadczenia. Der Apostel hat Tränen geweint, weil die Gläubigen in Ephesus so schwer die göttliche Wahrheit annehmen. Tak, apostoł musiał przelewać łzy w Efezie, bo tamtejsi wierzący z tak wielkim trudem przyjmowali tą prawdę Bożą. Wir werden das später noch sehen, dass es die Tränen ermahnt. I później jeszcze będziemy to widzieli, jak on ich z łzami napominał. Das hat den Apostel sehr beschäftigt, wenn er Gottes Wort verkündigte. I to bardzo zajmowało apostoła, gdy on głosił Słowo Boże. Und wenn Gläubige gleichgültig unter dem Schall des Wortes sind. I to go bardzo poruszało, gdy widział, jak wierzący obojętnie siedzieli, słuchając Słowa Bożego. Und wenn sie dieses gehörte Gottes Wort nicht verwirklicht. Gdy on widział, że oni to, co słyszeli, nie urzeczywistniali w swoim życiu. To on płakał łzami. I on był naśladowcą Pana. Tak, bo my wiemy, że i nasz Zbawiciel zapłakał nad Jerozolimą. Bo ludzie w Jerozolimie nie poznali, co służyło ku ich zbawieniu. Das waren die Probleme, die Paulus hatte von den Gläubigen. I takie były to problemy, które gnębiły apostoła przed tymi wierzącymi. Aber er hatte auch Prüfungen durch die Angriffe des Feindes. Ale on również i przechodził doświadczenia z powodu ataków nieprzyjaciela. Und das erklärt er gleich durch die Anschläge der Juden, die ihm widerfuhren. I on również dodaje, że to były właśnie te bicia, uderzenia Żydów, którzy się mu sprzeciwiali. Und trotz all dieser Übungen und Nöten, pomimo tych wszystkich doświadczeń i bied, hat er nicht zurückgehalten, die Wahrheit Gottes zu verkündigen. To nie powstrzymało go to od głoszenia prawdy Bożej. Und zwar sagt er in Vers 20, was nützlich für sie war.
a mianowicie tak, jak to jest napisane w wierszu 20, aby było to dla nich pożyteczne. Das ist etwas sehr Wichtiges, wenn wir am Worte dienen. Jest to rzeczą bardzo ważną, gdy usługujemy w Bożeniu Słowa. Dass wir den geistlichen Nutzen der Zuhörer im Auge haben. Abyśmy zawsze mieli przed oczami swoimi ten duchowy pożytek naszych słuchaczy. Dass wir so reden, dass sie es verstehen können. Musimy tak przemawiać, aby słuchacze potrafili to zrozumieć. Und dass sie geistlich aufgebaut werden. I aby oni byli duchowo podbudowani czy zbudowani. Das bedeutet, ihre Herzen mit Christus verbunden. To znaczy, aby ich serca były połączone z Chrystusem. Das ist das Einzige, was nützlich ist. I to jest rzeczywiście ta jedyna rzecz, która jest pożyteczna dla nas. Dass die Person des Herrn Jesus groß wird für unser Herz. Aby ta osoba Pana Jezusa była zawsze wielką, wywyższoną przed naszymi sercami. Hat verkündigt. On głosił. Große göttliche Grundsätze. Wielkie Boże zasady. Große Linie des Geistes Gottes. On głosił według tych ważnych, wielkich linii Ducha Bożego. Ale ja tam gelebt. Ale i pouczał. Indem er die Wahrheit Gottes in allen Einzelheiten erklärte. Przez to, że tą prawdę Bożą w najmniejszych szczegółach wyjaśniał. Und er hat das an zwei Orten getan. A on czynił to na dwóch miejscach. Er hat das getan öffentlich im Zusammenkommen als Versammlung. I on to czynił publicznie w trakcie zgromadzeń zboru. Aber er hat es auch getan, wenn er in den Häusern besuchte. Ale również i czynił to, gdy odwiedzał wierzących po domach. Beides ist wichtig. Obydwie rzeczy są ważne. Es gibt verkehrte Lehre. Bywają również i tacy błędni nauczyciele. Die nur öffentlich lehren. Którzy tylko w sposób publiczny uczą. Und nicht in die Häuser der Geschwister. I nie odwiedzają wierzących po domach. Da gibt es auch Irrlehrer. I bywają również i tacy zwodziciele. Die ihre Irrlehre nie öffentlich sagen. Którzy nigdy swojej zwodniczej nauki publicznie nie ogłaszają. Aber die in die Häuser gehen und verkehrte Dinge lehren. Ale którzy wchodzą do domów wierzących i błędne rzeczy głoszą. Wir hatten vor Jahren unter den Brüdern in der Schweiz einen Irrlehrer. My przed laty żeśmy właśnie mieli wśród braci w Szwajcarii takiego błędnego nauczyciela. Radanisier schlimme Lehre verkündet. On głosił bardzo złą naukę. Und er hat das niemals öffentlich gemacht. A tego nigdy nie uczynił publicznie. Aber er ging in die Häuser. Ale on odwiedzał wierzących po domach. Und er hat zu den Brüdern gesagt. I on powiedział do braci. Ich verkündige das nur intelligenten. Ja to głoszę tylko inteligentnym braciom. Das war seine Verfügung. I to było właśnie to jego zwiedzenie. Wir müssen achten auf die, die nur in die Häuser gehen und nicht öffentlich. Tak, musimy zwracać uwagę na takich braci, którzy tylko chodzą po domach, a nigdy swojej nauki publicznie nie wygłaszają. Aber sie sind auch gut nur öffentlich zu dienen und nie in die Häuser der Gläubigen. Ale również i odwrotnie, nie jest dobrze, aby tylko głosić publicznie, a nigdy nie odwiedzać wierzących po domach. Paulus hat beides getan. Paweł uczynił to jedno i drugie. Und wir kommen jetzt zu den Tatsachen, die er gelehrt. A teraz przejdźmy do tych szczegółów, które on użył. Erstens, Buße zu Gott. Po pierwsze, pokutę do Boga. Wenn ein Mensch Buße tut vor Gott, jeżeli jakiś człowiek pokutuje przed Bogiem, dann stellt er sich ins Licht Gottes, to on stawia siebie samego w świetle Bożym, und er anerkennt das göttliche Urteil über sein Leben. I on uznaje ten Boży wyrok dotyczący jego życia. Und wenn ein Mensch sich ins Licht Gottes stellt, jeżeli jakiś człowiek siebie samego postawi w świetle Bożym, sieht er deutlich, dass er ein Sünder ist. To dobitnie to widzi, że jest grzesznikiem. Und dass er Sünden begangen hat. I że popełnił grzechy. Und das dazu ja zu sagen, das ist ein Teil der Buße zu Gott. A aby przyznać to, to jest właśnie nieodzowna część pokuty do Boga. Aber es braucht noch etwas. Ale taki człowiek potrzebuje jeszcze coś innego. Ein gewisses Vertrauen in Güte Gottes. On potrzebuje pewnego zaufania w tą dobroć Bożą. Geht dann Sünde nicht zu Gott. Bo inaczej grzesznik nie przyjdzie do Boga. Aber er darf im Licht Gottes erkennen. Ale on może w świetle Bożym poznać, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der gnädig ist.
że my mamy do czynienia z Bogiem, który jest łaskawy. Und dann bekennt er diesem Gott aller Gnade seine Sünde. I on wtedy temu Bogu wszelkiej łaski wyznaje swoje grzechy. Das ist Buße zu Gott. To jest właśnie pokuta do Boga. Und ich hoffe, dass alle, die hier heute beisammen sind, dies persönlich getan. I mam nadzieję, że wszyscy, jak tutaj dzisiaj jesteśmy w tej sali zgromadzeni, osobiście coś takiego uczynili. Das Urteil Gottes über sich anerkennen. To znaczy uznali wyrok Boży na temat swojej własnej osoby. Vertrauen auf die Gnade Gottes. Zaufali łasce Bożej. Und die Sünde Gott bekennen. I wyznali swoje grzechy Bogu. Das ist Buße zu Gott. Tak, to jest pokuta przyprowadzająca do Boga. Aber wenn ein Mensch vor Gott sieht, dass er ein Sünder ist. I jeżeli jakiś człowiek widzi, że on przed Bogiem jest grzesznikiem, dann erkennt er auch, dass er Strafe für seine Sünde. To również i on to uznaje, że on zasłużył na karę za swoje grzechy. Wenn er im Licht Gottes steht. I gdy tak stanie w świetle Bożym, dann erkennt er, dass Gott der Heilig ist, ihn wegen seiner Sünde bestraft. To rozpozna, że Bóg jest święty i z powodu jego grzechów musi go teraz ukarać. Aber dieser Gott der Gnade zeigt dann diesem Sünder. Ale ten Bóg łaski pokazuje wtedy temu grzesznikowi, że on w swoim synu Jezusie Chrystusie już przygotował dla grzesznika zbawienie. To, że Pan Jezus zmarł na krzyżu Golgoty i że grzesznik, który w pokucie przychodzi do Boga, darf lernen, dass der Herr Jesus für ihn persönlich gestorben ist. On może to poznać, że osobiście Pan Jezus zmarł również za niego. Und dass er seine Sünden am Kreuz auf Golgatha getragen. I że również i jego własne grzechy na krzyżu Golgoty niósł. Alle seine schlimmen Gedanken. Wszystkie jego złe myśli. Alle seine schlechten Worte. Wszystkie jego złe słowa. Alle seine verkehrten Taten. Wszystkie jego błędne czyny. Alle seine falschen Wege. Wszystkie jego nieprawidłowe drogi. Pan Jezus na swoim ciele tam, na tym drzewie niósł. I Bóg jego w zastępstwie tych grzeszników, czy grzesznika ukarał. I to może uchwycić w wierze każdy grzesznik. To jest das zweite, was der Apostel verkündigt, tak? I to jest ta druga rzecz, którą apostoł głosił. Ten Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Tą wiarę w Pana naszego Jezusa. Das sind die Fundamente des Heils. To są te fundamenty zbawienia. Buße zu Gott und Glauben an den Herrn Jesus. Pokuta przyprowadzająca do Boga i wiara w Pana Jezusa. Wer persönlich Buße getan, kto już osobiście pokutował i kto uwierzył w to imię i w dzieło Pana Jezusa, to możemy teraz w to ogłosić Mu z wielką radością. To taki człowiek swoją rzecz, swoje sprawy z Bogiem uporządkował. On ma pokój z Bogiem. I on otrzymuje odpocznienie, spokój swojego sumienia. Das war das fundamentale, was Paulus verkündigt hat. To była ta rzecz fundamentalna, podstawowa, o której głosił Paweł. Er fährt dann fort in Vers 22. I on dalej kontynuuje w wierszu 22. Und er sagt, dass er nach Jerusalem gehe. Że mówiąc teraz, ja udaję się do Jerozolimy. Er war auf seinem Weg nach Jerusalem. Nicht auf der Höhe der Leitung des Geistes. Ale będąc w trakcie tej drogi do Jerozolimy, on nie znajdował się na szczytach tego prowadzenia przez Ducha Świętego. Aber seine Beweggründe waren gut. Ale pobudki, którymi się kierował, były dobre. Wir müssen das unterscheiden. Musimy to potrafić rozróżnić. Er wollte nach Jerusalem gehen, um dort das Evangelium zu bringen. On chciał przyjść do Jerozolimy, aby tam głosić Ewangelię. Damit auch seine Verwandten zu bleiben. Aby również i członkowie jego rodziny mogli uwierzyć. A w swojej służbie on nie zwracał uwagi nawet na swoje własne życie.
On był w tym podobny swojemu mistrzowi i zbawicielowi, który nas tak wielce umiłował, że siebie samego za nas wydał. I w wierszu 24 on nam pokazuje dwie rzeczy. On chciał dokonać swojego biegu na ziemi i on chciał dopełnić swojej służby. To zawsze Paweł jasno odróżniał w swoim życiu. On żył życiem poświęconym Panu dzień po dniu. I on również prowadził swoją służbę dla Pana. To też są również dwie różne rzeczy i w naszym życiu. Ale Glaubenden sind berufen vor Gott zu leben Tag für Tag. Wszyscy wierzący są powołani do tego, aby żyć przed Bogiem dzień po dniu. Und jeder hat einen persönlichen Dienst zu erfüllen, wie der Herr es ihm aufgetragen. I każdy z nas ma do wypełnienia osobiste służbę, którą Pan mu zlecił. Und dann hat er etwas Drittes verkündigt, das Evangelium der Gnade. I po trzecie on głosił im Ewangelię łaski Bożej. Das ist im Unterschied zum Grundsatz des Gesetzes im Alten Testament. A jest to zasadnicza różnica do tych zasad płynących z zakonu starotestamentowego. Im Alten Testament hat Gott sein irdisches Volk unter den Grundsatz des Gesetzes gestellt. W Starym Testamencie Bóg postawił swój lud ziemski Izraelski pod panowanie tego prawa zakonu. Aber durch das Kommen des Herrn Jesus ist ein großer Wechsel. Ale przez przyjście Pana Jezusa na ziemię nastała wielka zmiana. Wir können das finden in Johannes 1. Możemy to przeczytać w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział. Das Gesetz wurde durch Moses gegeben. Zakon został darowany przez Mojżesza. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus. Ale łaska i prawda stały się przez Jezusa Chrystusa. Ich möchte den Grundsatz des Gesetzes zeigen. Chciałbym pokazać teraz tą zasadę zakonu. Gott fordert vom Menschen etwas zu tun. Bóg żąda od ludzi, aby coś uczynili. Und wenn er alle seine Forderungen erfüllt, bekommt er Leben. Jeżeli człowiek wykona wszystkie jego żądania, to otrzyma życie. Und jetzt zeige ich den Grundsatz der Gnade. A teraz pokażę zasadę łaski. Gott schenkt dem bußfertigen Sünder ewiges Leben aus Gnade. Bóg daruje grzesznikowi chętnemu do pokuty życie wieczne z łaski. Eine wunderbare christliche Stellung. Cudowne chrześcijańskie stanowisko. Und er wird dann aufgefordert, diesem Geschenk gemäß zu leben. I jest wzywany do tego, aby odpowiednio do tego podarunku też i żyć. Das ist der Grundsatz der Gnade. To jest zasada łaski. Und es ist mir ganz wichtig, dass Sie das alle gut verstehen. I dla mnie jest to bardzo ważne, abyście wszyscy to bardzo dobrze zrozumieli. Alle, die an den Herrn Jesus glauben, sind nicht auf einem Grundsatz des Gesetzes. Wszyscy, którzy wierzą w Pana Jezusa, nie stoją już na podłożu tego zakonu. Sondern sie sind auf einem Grundsatz der Gnade. Ale oni znajdują się na podłożu łaski. Wir werden durch Gnade befestigt, nicht durch gesetzliche Bursche. I jesteśmy utwierdzani w życiu przez łaskę, a nie przez wypełnianie tych praw zakonu. Wir erkennen, dass wir alles geschenkt bekommen haben durch den Herrn Jesus. Bo my żeśmy to poznali, że wszystko żeśmy otrzymali w podarunku od Pana Jezusa. Und wenn das groß wird vor den Augen unserer Herzen, jeżeli ta rzeczywistość będzie wielką przed oczami naszych serc, dann wünschen wir dann Gottes Wort gehorsam zu sein. To wtedy będziemy sobie życzyli, abyśmy byli posłuszni Słowu Bożemu. Das Erkennen der Gnade bewirkt ein Leben der Gottesfurcht. Te poznanie łaski, ono wywołuje życie w bojaźni Bożej. Das ist das Evangelium der Gnade. Taka jest Ewangelia łaski. Aber hat er viertens noch das Reich verkündigt, Vers 25. Ale również i on głosił im Królestwo Boże, o czym mówi 25 wiersz. Ich möchte versuchen, in kurzen Sätzen zu zeigen, was das Reich Gottes ist. Będę próbował teraz w krótkich zdaniach wyjaśnić, co to jest te Królestwo Boże. Das Reich Gottes wurde angekündigt im Alten Testament. Już to Królestwo Boże było zapowiedziane w Starym Testamencie. Besonders der Prophet Daniel. Szczególnie prorok Daniel o tym mówi. Das Reich Gottes hat angefangen durch das Kommen des Herrn Jesus auf Erden. I te Królestwo Boże rozpoczęło się z chwilą przyjścia Pana Jezusa tutaj na tą ziemię. Als der Herr Jesus auf Erden lebte, i gdy Pan Jezus żył tutaj na tej ziemi, hat er zu den Menschen um sich gesagt,
To on do ludzi, którzy go otaczali, powiedział: szukacie Królestwa Bożego? A przecież ono jest wśród was. W osobie Pana Jezusa. Tak, przez Jego przyjście na ziemię rozpoczęło się Królestwo Boże. I to Królestwo Boże będzie trwało aż do końca tysiącletniego Królestwa. Das ist das Reich Gottes, ein Reich auf Erden. Jest to Boże tutaj ustanowione jako Królestwo na ziemi. Aber nicht nach menschlichen Grundsätzen regiert, sondern nach göttlichen Grundsätzen. Ale nie rządzone jest ludzkimi zasadami, ale według zasad Bożych. Dieses Reich Gottes hat zwei große Phasen. I to Królestwo Boże zawiera w sobie dwie wielkie, duże fazy. Es hat zuerst eine geheimnisvolle Phase. Najpierw to Królestwo miało taką fazę ukrytą. In dieser geheimnisvollen Phase leben wir jetzt. I w tej ukrytej formie Królestwa Bożego my teraz żyjemy. Das ist diese Zeit, wo der Herr Jesus als König und Herr nicht anerkannt wird. Jest to faza, w której Pan Jezus nie jest uznany jako Król i Pan tego Królestwa. Und wo seine Jünger in diesem Reich leiden. I to jest czas, w którym Jego uczniowie w tym Królestwie muszą cierpieć. Jeder von uns wird das erfahren. I każdy z nas będzie tego doświadczał. Wenn er treu an Jesus nachfolgt. Jeżeli będzie wiernie naśladował Pana Jezusa. Wenn er ihn bekennt in der Schule und an der Arbeit, in der Nachbarschaft. Jeżeli będzie go wyznawał w szkole i w sąsiedztwie i w pracy. Dann wird Schmach auf ihn kommen, er wird ausgehen. To wtedy hańba na niego spadnie, będzie wyśmiewany. Das ist diese geheimnisvolle Phase des Reiches. To jest właśnie ta ukryta faza tego Królestwa Bożego. Bo der Herr Jesus als Herr nicht öffentlich anerkannt ist. W tym czasie, gdy Pan Jezus nie jest jawnie przez wszystkich oficjalnie uznany. Wo seine Jünger leiden. I w której to fazie Jego uczniowie muszą cierpieć. A bald kommt der Herr zu betrübten. Ale wkrótce Pan Jezus przyjdzie, aby pochwycić wszystkich wierzących do siebie. Und dann kommt jene Furcht par excellence. Nastanie później ten przerażający wielki czas ucisku. Das Reich hat in dieser Zeit immer noch denselben Charakter. I Królestwo dalej jeszcze w tym okresie czasu będzie nosiło ten sam charakter. Der Jesus wird nicht anerkannt. Pan Jezus dalej nie będzie uznany. Und die, die dann zum Glauben kommen, auch dem Volk Israel. A ci, którzy w tym wielkim ucisku ludu izraelskiego uwierzą, oni będą cierpieli jako uczniowie Pana. Ale potem Pan przyjdzie w mocy i chwale swojej. I nastanie wielka zmiana. I wtedy Pan będzie jawnie przez wszystkich uznany jako Król i Pan. Und seine Jünger, die dann auf Erden leben, werden geehrt werden. A wtedy Jego uczniowie, którzy będą na tej ziemi żyli, dopiero wtedy oni również i doznają czci. Diese Phase geht 1000 Jahre. I ta faza do Królestwa Bożego będzie trwała 1000 lat. Und dann lesen wir in 1. Korinther 15. A następnie czytamy w 1. liście Koryntian 15 rozdział. Dass am Ende dieses 1000-jährigen Reiches der Herr das Reich Gott zurück. I czytamy, że pod koniec tego tysiącletniego królestwa Pan odda to królestwo Bogu. Das ist das Reich Gottes, das Paulus verkündigt hat. To jest właśnie to Królestwo Boże, o którym głosił Paweł. Und es ist gut, dass wir belehrt sind, dass wir taugende mit Christen im Reich sind, auch jetzt. I dobrze jest, jeżeli my chrześcijanie będziemy dobrze w tym wyuczeni i dobrze będziemy o tym pamiętali, że teraz żyjemy tutaj na tej ziemi, w tym Królestwie Bożym. Das hat zu tun mit unserer Nachfolge hinter dem Herrn Jesus nach hier auf Erden. Bo to łączy się z naszym naśladowaniem Pana Jezusa, tu, będąc tutaj na tej ziemi. Das hat zu tun mit unserem persönlichen christlichen Leben. To wielce łączy się z naszym osobistym chrześcijańskim życiem. Mit unserem christlichen Bekenntnis hier auf Erden. Z naszym chrześcijańskim wyznaniem tutaj na ziemi. Und das hat auch zu tun mit der christlichen Taufe. I to również i łączy się z tym chrześcijańskim chrztem. Ale nadal noch etwas fünftes gelehrt. Ale on również i uczył piątą rzecz. In Vers 27 den ganzen Ratschluss Gottes. To, co czytamy w 27 wierszu, że zwiastował nam całą wolę Bożą, albo postanowienie Boże. Ich möchte auch versuchen, den Ratschluss Gottes in kurzen Sätzen zu zeigen. Postaram się właśnie przedstawić w krótkich zdaniach te pełne postanowienie Boże. Diesen Ratschluss hat Gott gefasst
bevor er irgendetwas geschaffen hat, in den Ewigkeiten vor der Zeit. To postanowienie Boże Bóg powziął jeszcze zanim zostało cokolwiek stworzone w tej wieczności, zanim w ogóle nastał czas. Und dieser Ratschluss wird in den Einzelheiten erklärt in Epheser 1. I to postanowienie Boże jest w szczegółach wyjaśnione w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale. Nämlich, dass eine Zeit kommen würde hier auf Erden. Mianowicie to, że tutaj na tej ziemi nastanie taki czas. Es ist die Zeit der Gnade, in der wir jetzt leben. To znaczy, to będzie ten czas łaski, w której my teraz żyjemy. Dass alle, die zum Glauben an den Herrn Jesus kämen, że wszyscy, którzy we wierze przyjdą do Pana Jezusa, dass sie Kinder Gottes und Söhne Gottes, że oni będą dziećmi Bożymi i synami Bożymi, dass sie ewiges göttliches Leben bekämen, że oni otrzymają te wieczne Boże życie, dass bekommen sie persönlich, individuell, że otrzymają to osobiście, indywidualnie. Und der zweite Teil dieses Ratschlusses ist, a drugą częścią tego postanowienia Bożego jest, dass alle Erlösten gemeinsam die Versammlung Gottes bilden. Że wszyscy odkupieni wspólnie razem tworzą to zgromadzenie Boże. Diese Dinge könnt ihr finden in Epheser 1. Te rzeczy znajdziecie zapisane w liście do Efezjan pierwszy rozdział. Die Gesamtheit der Erlösten von Pfingsten bis zur Entrückung. I całość tych wszystkich odkupionych od Dnia Zielonych Świąt aż do chwili, gdy Pan przyjdzie pochwycić swoich do siebie, sie sind die Versammlung Gottes. Oni są tym zgromadzeniem Bożym. Sie sind der Leib Christi. Oni są tym ciałem Chrystusowym. Der Leib dessen, der alles in allem erfüllt. I ciałem tego, który wszystko we wszystkim wypełnia. Dieser Ratschluss Gottes ist gefasst worden in den Ewigkeiten vor der Zeit. I to postanowienie Boże zostało już powzięte w tej wieczności przed nastaniem czasu. Und ist mit keinem Wort erwähnt im Alten Testament. I one ani jednym słowem nie jest wymienione w Starym Testamencie. Und dieser Ratschluss Gottes ist den Aposteln und Propheten des Neuen Testamentes offenbart worden. I to postanowienie Boże zostało objawione apostołom i prorokom nowotestamentowym. Und der Apostel Paulus war besonders das Werkzeug, um diese Wahrheit zu verkündigen. I apostoł Paweł szczególnie był takim narzędziem, aby właśnie o tej prawdzie głosić. Das könnt ihr finden, wenn ihr sorgfältig Epheser 3 lest. Możecie to stwierdzić, gdy przeczytacie uważnie trzeci rozdział listu do Efezjan. Ich sagte gestern, dass es wichtig ist, Ephesus zu kennen. Ja powiedziałem wczoraj, że to jest ważne, abyśmy znali Efes. Und wenn wir den Ratschluss Gottes kennen möchten, jeżeli chcemy poznać to postanowienie Boże, müssen wir sorgfältig Epheser 1 bis 3 lesen. Musimy uważnie przeczytać rozdziały od pierwszego do trzeciego listu do Efezjan. Und das hat der Apostel diesen Ephesern gelehrt. I to apostoł uczył tych Efezjan. Und er hat die Ältesten von Ephesus daran erinnert. I on teraz tym starszym z Efezu o tym wszystkim przypominał. Und wir lernen, dass der Glaubende, der Christ, i teraz uczymy się, że ten wierzący chrześcijanin, dass er im Reiche ist, że on przebywa w tym królestwie, in einer treuen Nachfolge hinter dem Herrn Jesus nach hier auf Erden, w wiernym naśladowaniu Pana Jezusa tutaj na tej ziemi, und zugleich, dass er zur Versammlung Gottes gehört, a jednocześnie należy do tego zgromadzenia Bożego. Das sind zwei verschiedene Dinge. A to są dwie różne rzeczy. Es ist immer wieder in der Christenheit durcheinander gebracht. A wiemy, że w chrześcijaństwie zawsze było to wszystko pomieszane. Gemeinde Petrus hätte die Schlüssel zur Kirche. I myśli się, że Piotr otrzymał klucze do kościoła. Er hat wirklich Schlüssel bekommen vom Herrn. On rzeczywiście otrzymał klucze od Pana. Aber nicht für die Kirche. Ale nie do kościoła. Aber nicht für den Himmel. Ani nie do nieba. Er ist auch nicht für Zwecke verantwortlich. Für Zwecke. On również nie jest odpowiedzialny za pogodę. Aber er hat die Schlüssel des Reiches der Himmel bekommen. Ale on otrzymał właśnie te klucze królestwa. Und er hat am Anfang in der Apostelgeschichte den Menschen das Reich geöffnet. I on na początku dzieł apostolskich wszystkim ludziom te królestwo niebios otworzył. Die Christen sind also im Reich und wir sind in der Welt. A więc my chrześcijanie jesteśmy w tym królestwie i jesteśmy też i w zgromadzeniu. Das für viele etwas kompliziert. Może to dla wielu jest rzeczą skomplikowaną. Darum möchte ich noch ein Beispiel versuchen zu sagen. I dlatego chciałbym to teraz pokazać na przykładzie. Vor 300 Jahren hatte hier in Polen einen König namens
Sobieski, prawie. Przed około 300 laty mieliście w Polsce króla o imieniu Sobieski. Der ist auch bei uns im Westen bekannt. Który również i u nas na zachodzie jest znany. Weil er mit einer Armee nach Wien kam, um uns zu helfen. Bo on przyszedł ze swoją armią i pomógł nam pod Wiedniem. Und wir versetzen unsere Gedanken in diese Zeit vor 300 Jahren in Polen. I teraz przenieśmy się w myślach 300 lat wstecz do tego okresu w Polsce. Da gab es Polen, die mit Sobieski nach Wien zogen. Byli tacy Polacy, którzy razem ze Sobieskim pociągnęli pod Wiedeń. Und auf diesem Zug nach Wien waren sie in seinem Reich. I przechodząc z Sobieskim do Wiednia, oni znajdowali się w jego królestwie. Ich weiß nicht, ob Sobieski auch eigene Söhne hatte. Nie wiem, czy Sobieski miał własnych synów. Wenn er eigene Söhne hatte. I gdyby on miał własnych synów. Und die sind mitgezogen in seinem Zug nach Wien. I gdyby oni również. In der Versammlung Hausgenossen Gottes. Ale również jako wierzący chrześcijanie jesteśmy w zgromadzeniu Bożym i jesteśmy domownikami Bożymi. Dlatego, że należy Bożym. A to, że jesteśmy zarówno w królestwie, jak i w zgromadzeniu, jest to wielki przywilej. Ale również i to oznacza dla nas bardzo poważną odpowiedzialność. Przejm apostolskich 20 rozdział od 28 wiersza do 38 do końca tego rozdziału. Dzieje apostolskie 20 rozdział 28 wiersz. Miejcie wiedzę o samym siebie i o ową trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, jaki zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. A teraz poruszam was Panu i słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Srebra ani złota, ani szaty niczyjej nie pożądałem. Sami wiecie, że te oto ręce służyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną. Tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. A to powiedziawszy, padł na kolana swoje wraz z nimi wszystkimi i modlił się. I powstał płacz wielki wśród wszystkich, a rzucając się Pawłowi na szyję, całowali go, polejąc szczególnie nad słowem, które wypowiedział, że już nigdy nie będą jego oblicza, i odprowadzili go na padek. In der ersten Hälfte seiner Rede, die wir betrachtet haben, w pierwszej połowie jego przemówienia, którą poprzednio rozważali, haben wir die Arbeit im Westen. Oglądaliśmy tą pracę w dziele pańskim. Im zweiten Teil der Rede haben wir den Kampf im Westen. W drugiej części jego przemówienia oglądamy tą walkę pańską. Und es gibt ein sehr wichtiges Vorbild zu diesen beiden Teilen im Buche Nehemia. I bardzo piękny, ważny przykład znajdujemy na te dwie części tej pracy w księdze Nehemiasza. Nawet Izraelicy budowali Jerozolimę. Wiemy, że wtedy Izraelici budowali po powrocie z niewoli mury jerozolimskie. Einer hat hier die Pflasterkehle und der andere das Schwert. I oni pracowali, trzymając w jednej ręce kielnie, a w drugiej miecz. Weil es nicht nur ums Arbeiten ging, sondern auch um den Kampf. Bo nie tylko chodziło o wykonywanie pracy, ale również i o walkę. Weil es Feind, ein Feind Gottes gibt, der gegen das Recht Gottes. Bo był taki wróg Boży, który był przeciwny temu dziełu Bożemu. Ich möchte das ganz klar machen, heute Abend.
I chciałbym to całkowicie jasno pokazać dzisiaj wieczorem. Dziękuję za wydatnijmy sugestie. I mam nadzieję, że już tego nigdy więcej nie zapomnimy. Wir alle müssen arbeiten und kämpfen. My wszyscy musimy pracować i walczyć. Ich kenne Brüder, die gerne arbeiten im Werkzeuge. Znam takich braci, którzy chętnie pracują w dziele pańskim. Aber sie wollen niemals kämpfen, wenn sie kämpfen, sie reichen. Ale oni nigdy nie chcą walczyć, jeżeli jakieś błędne rzeczy się już nie znają. Und ich kenne auch Brüder, die wollen immer nur kämpfen. Und denke nicht an Arbeit. A znam również braci, którzy tylko by chcieli walczyć, a nie chcą pracować. I sehen in allem und jedem Niedergang. I oni we wszystkim i u wszystkich widzą upadek. Und sie vergessen dabei ganz auch aufzustehen. I całkowicie zapominają, że należy budować. Aber wir lernen aus dieser Rede, dass beides genauso wichtig ist. Ale my właśnie z tego przemówienia Pawłowego widzimy i uczymy się, że obydwie rzeczy są w takiej samej mierze ważne. Das ist auch wichtig in einer öffentlichen Sprache. I to jest ważne również i w miejscowym zgromadzeniu. Dass wir darin arbeiten, abyśmy w tym pracowali, dass wir haben uns bewusst sind, dass es ein Feind ist. I abyśmy byli również świadomi tego, że istnieje nieprzyjaciel Boży. In meinem Haus in der Schweiz hat meine Frau einen schönen Garten. W moim domu w Szwajcarii moja żona posiada piękny ogród. Sie arbeitet geschickt und viel in diesem Garten. Ona sprawnie i dużo pracuje w tym ogrodzie. Und darum die Zeit. I również z tego powodu wszystko pięknie wraca. Aber dieser Garten hat auch einen Zahn. Ale również i ten ogród ma płot wokoło. Denn es gibt Wildrehe und Füchse bei uns. Bo i u nas zdarzają się zwierzęta takie jak sarny i lisy. Und es besteht die Gefahr, dass in einer Nacht alles abgefressen wird, was lange gearbeitet wurde. I istnieje takie niebezpieczeństwo, że w przeciągu jednej nocy wszystko może być zniszczone i pożarte, co wymagało długotrwałej pracy. Darum braucht bei uns jeden Garten einen Garten. Dlatego też w naszych okolicach każdy ogród musi być otoczony płotem. Ale jest ein Bewohner in unserem Dorf, der hat einen ganz schönen Garten. Ale również jest mieszkaniec naszej wsi, który ma bardzo piękny płot. Er arbeitet immer nur an seinem Zaun. I ciągle jest zajęty pracą przy swoim płocie. Er streicht ihn immer wieder neu. Ciągle na nowo go maluje. Und sein Garten ist nicht schön. Ale jego ogród nie jest piękny. Weil er nicht darin arbeitet. Dlatego, że w nim nie pracuje. Dieses Beispiel zeigt uns, wie wichtig es ist, ausgewogen. I ten przykład pokazuje nam, jak rzeczą jest ważną, aby nastąpiło zrównoważenie w tych sprawach. Einerseits ernst zu arbeiten im Wettbewerb. Z jednej strony poważnie pracować w dziele pańskim. Und andererseits zu machen. A z drugiej strony odczuwać. Und genauso fängt es an in Vers 28. I dokładnie tak zaczyna się ten nasz urywek w 28 wierszu. Sagt er zu den Älteren, hab acht. On tutaj zwraca się do tych starszych, a wy macie, miejcie pieszę. A was sollten sie achten? Więc na to oni mają zwracać uwagę. Zuerst auf sich selbst. Najpierw na siebie samych. To jest ganz wichtige Rede. Jest to bardzo ważne połączenie. Wenn es um den Feind Gottes geht, geht es immer zuerst um uns selbst. Jeżeli chodzi o nieprzyjaciela Bożego, to zawsze chodzi o to, że musimy najpierw o samych sobie pomyśleć. Dass er nicht uns schaden. Chodzi o to, aby ten nieprzyjaciel najpierw nam nie wyrządził szkody. Und gerade Brüder, die einen ältesten Dienst tun in der Versammlung. A szczególnie bracia, którzy wykonują taką służbę dalszych w zgromadzeniu. Sie müssen sehr achten auf sich selbst. Oni muszą bardzo dużo zwracać uwagi na siebie samych, albo uważać na siebie samych. Denn der Feind hat es besonders auf solche Brüder abgesehen. Bo szczególnie nieprzyjaciel właśnie atakuje takich braci. Achten auf die ganze Herde. Ale oni również nie powinni zwracać uwagę na całą trzodę. Ale również jako wierzący chrześcijanie jesteśmy w zgromadzeniu Bożym i jesteśmy domownikami Bożymi. Dlatego, że należy Bożym. Dass wir im Reich sind und in der Versammlung. A to, że jesteśmy zarówno w Królestwie, jak i w zgromadzeniu, das ist ein großes Privileg. Jest to wielki przywilej. Aber es ist auch eine ernste Sache.
ale również i to oznacza dla nas bardzo poważną odpowiedzialność. Sie arbeitet geschickt und
krwi, czyli gaty. Ona sprawnie i dużo pracuje w tym ogrodzie. I tam widać, i również z tego powodu wszystko pięknie wzrasta. A więc gaty na pełnami czas. Ale również i ten ogród ma płot wokoło. To jest i był treningem, krypsywając. Bo i u nas zdarzają się zwierzęta takie jak sarny i lisy. Und es besteht die Gefahr, dass in einer Nacht alles abgefressen wird, was lange gearbeitet wurde. Istnieje takie niebezpieczeństwo, że w przeciągu jednej nocy wszystko może być zniszczone i pożarte, co wymagało długotrwałej pracy. Dlatego też w naszych okolicach każdy ogród musi być otoczony płotem. Aber es gibt einen Bewohner in unserem Dorf, der hat einen ganz grünen Tag. Ale również jest mieszkaniec naszej wsi, który ma bardzo piękny płot. Er arbeitet immer nur an seinem Zaun. I ciągle jest zajęty pracą przy swoim płocie. Er streicht ihn immer wieder neu. Ciągle na nowo go maluje. Und sein Garten ist nicht schön. Ale jego ogród nie jest piękny. Weil er nicht darin arbeitet. Dlatego, że w nim nie pracuje. Dieses Beispiel zeigt uns, wie wichtig es ist, ausgewogen. I ten przykład pokazuje nam, jak rzeczą jest ważną, aby nastąpiło równoważenie w tych sprawach. Einerseits ernst zu arbeiten im Werkzeugen. Z jednej strony poważnie pracować w ciele pańskim. Und andererseits zu machen. A z drugiej strony odczuwać. Und genauso fängt es an in Vers 28. I dokładnie tak zaczyna się ten nasz urywek w 28 wierszu. Sagte zu den Älteren, hab acht. On tutaj zwraca się do tych starszych, a wy macie, miejcie pieszę. A was są w diakrach? Więc na to oni mają zwracać uwagę. Zuerst auf sich selbst. Najpierw na siebie samych. To jest ganz wichtige Rede. Jest to bardzo ważne połączenie. Wenn es um den Feind Gottes geht, geht es immer zuerst um uns selbst. Jeżeli chodzi o nieprzyjaciela Bożego, to zawsze chodzi o to, że musimy najpierw o samych sobie pomyśleć. Dass er nicht uns schaden. Chodzi o to, aby ten nieprzyjaciel najpierw nam nie wyrządził szkody. A szczególnie bracia, którzy wykonują taką służbę starszych w zgromadzeniu, oni muszą bardzo dużo zwracać uwagi na siebie samych, albo uważać na siebie samych. Bo szczególnie nieprzyjaciel właśnie atakuje takich braci. Achten auf die ganze Herde. Ale oni również nie powinni zwracać uwagę na całą trzodę. Die Versammlung Gottes ist auch die Herde des Herrn Jezus. Zgromadzenie Boże również jest trzodą Pana Jezusa. Das hat nicht nur Paulus gesehen. O tym nie tylko głosił Paweł. Das hat auch Johannes gelehrt. Tego uczył również Jan. Und der große Charakter dieser einen Herde ist. I ten wielki charakter, ta wielka cecha charakteryzująca tą trzodę to jest to, dass sie einen Hirten, że ona ma jednego pasterza. To sollen wir nicht vergessen. I nie zapominajmy nigdy o tym. Die Herde des Herrn Jesus ist nicht unsere Herde. Trzoda Pana Jezusa nie jest naszą trzodą. Sie ist die Herde des Herrn. Ona jest trzodą Pańską. Und was der Apostel jetzt zuerst tun will, hier. I to, co apostoł chce w pierwszym rzędzie uczynić tutaj, den Ältesten zu zeigen, wie kostbar die Versammlung Gottes für Gott ist. On chce tym starszym pokazać, jakże kosztownym jest to zgromadzenie w oczach Bożych. Sie waren als Aufseher in dieser Herde gesetzt. Oni zostali postanowieni jako dozorcy, u nas jest użyte słowo biskupi, które to słowo to samo oznacza, nad tą przodą. Sie sollten die Versammlung Gottes hüten. I oni mieli pasz, to zgromadzenie Boże. Co? Strzec. My mamy napisane akurat paśli zbór, a to jest akurat niewłaściwe słowo. Muszą strzec. Weiden ist aufbauen. Nahrung. Pasz to jest dawać pożywienie. Was hier gemeint ist eine gewisse Autorität. Ale tutaj chodzi w tym wierszu o wykonywanie pewnego rodzaju autorytetu. Brüder, die einen Ältestendienst haben, sollten nie autoritär sein. Bracia, którzy wykonują tą służbę starszych, nie powinni to wykonywać w sposób autorytatywny. Aber sie sollen eine Autorität darstellen in der Versammlung. Ale oni powinni sami sobą przedstawiać autorytet w zgromadzeniu. Und diese Autorität hat
haben Sie durch Ihr Leben, durch Ihr Verhalten in Ihrem Leben gar. A oni ten autorytet zdobywają przez swoje zachowywanie się w życiu przez długie lata. Und diese sollen Sie auch benutzen zum Wohl der Herde. I ten autorytet mają wykorzystywać dla dobra trzody. Und er zeigt, wie kostbar diese Herde für Gott ist. I on pokazuje im, jak kosztowną, wartościową jest ta trzoda dla Boga. Er hat sich seine Versammlung erworben durch das Blut seines Heiligen. Tak jak tutaj czytamy pod koniec tego 28 wiersza, Bóg Pański nabyty własną Jego krwią. To jest ein ganz besonderer Titel unseres Herrn Jesus. Tu chodzi o ten tytuł Pana Jezusa, nabyty krwią swego własnego, a nie własną swą krwią. Wiele jest nieścisłości w tych tłumaczeniach w Biblii i tutaj są po prostu problemy, że nasza Biblia nie zawsze w wielu miejscach jest zgodna z oryginałem. Tak jak bardzo jest zgodne tłumaczenie niemieckie z oryginałem. Es wird deutlich aus dem ganzen Bild der Heiligen Schrift. Tak, to jest jasne z całego Słowa Bożego. Dass Gott sich die Versammlung erworben hat durch das Blut des Herrn Jesus durch seine Dahingabe in den Tod. Że Bóg nabył sobie zgromadzenie przez śmierć i krew Pana Jezusa, przez wydanie Go w śmierć. Und Gott hat seinen eigenen Sohn gegeben nach Golgatha, diese Versammlung für sich zu erwerben. I Bóg darował swojego jedynego Syna na Golgotę, aby przez to pozyskać sobie zgromadzenie. Das zeigt uns, wie kostbar die Versammlung Gottes für das Herz Gottes ist. I to nam pokazuje, jak bardzo kosztownym jest to zgromadzenie Boże dla serca Bożego. Und das müssen besonders die Brüder wissen, die alle Ältesten dienen. I o tym szczególnie powinni wiedzieć i pamiętać bracia wykonujący służbę starszego. Ale również my to musimy wszyscy wiedzieć, bracia i siostry. Dass wir nicht leichtfertig umgehen mit der Versammlung Gottes. Abyśmy się lekkomyślnie nie obchodzili ze Zgromadzeniem Bożym. Sondern dass wir vorsichtig und sorgfältig mit ihr umgehen. Ale abyśmy obchodzili się z nim ostrożnie i troskliwie. Gott hat seinen eigenen Sohn gegeben. Bóg darował swojego własnego Syna. Seinen ganz persönlichen Besitz. Całkowicie osobistą swoją własność. Wir finden das zweimal in Römerbrief Kapitel 8. Dwukrotnie o tym czytamy w 8 rozdziale listu do Rzymian. Römer 8, Vers 3. Rzymian 8, rozdział 3, wiersz. Das, was dem Gesetz nicht möglich war. To, co dla zakonu nie było możliwe. Das tat Gott. To uczynił Bóg. Indem er seinen eigenen Sohn gegeben. Przez to, że on swojego syna własnego darował. Er hat ihn für die Sünde gesandt. On go tutaj zesłał z powodu grzechu. Und er hat an ihm die Sünde verurteilt auf Gott. I również na nim osądził ten grzech na Golgocie. Dann sagt uns Vers 31. I dlatego dalej nam mówi wiersz 31. Was sollen wir denn dazu sagen? Cóż mamy na to powiedzieć? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Jeśli Bóg jest za nami, któż jest przeciwko nam? Er hat seinen eigenen Sohn nicht geschuldet. On, który nie oszczędził swojego własnego syna. So kostbar ist die seine Versammlung. Tak bardzo kosztownym jest dla niego własne zgromadzenie. Und das ist mir ein besonderes Anliegen heute. I to szczególnie mi dzisiaj wieczorem leży na sercu. Dass uns tief im Herzen bewusst ist, wie kostbar die Versammlung Gottes wir haben. Aby to było głęboko w naszym sercu zakorzenione, że wiecie, jak kosztownym jest zgromadzenie dla serca Bożego. Jeżeli będziemy roztropnie czytać to Słowo Boże, to stwierdzimy, że Bóg Ojciec oprócz swojego Syna nie posiada nic bardziej kosztownego jak właśnie swoje zgromadzenie. I my możemy się zgromadzać na różnych miejscach i w różnych krajach. I po prostu zgromadzić się jako zbór na jednym miejscu.
aby w danym miejscu tą prawdę mówić. A wenn wir wissen, dass die Versammlung Gottes für Gott kostbar ist, ale jeżeli będziemy wiedzieli, że to zgromadzenie dla Boga jest tak bardzo kosztowne, dann müssen wir auch wissen, dass die Versammlung Gottes der Hauptangriffspunkt des Feindes ist. To również i musimy dobrze o tym wiedzieć, że to zgromadzenie Boże jest również i głównym celem ataków wroga. Denn alles, was Gott kostbar ist, ist ein Angriffspunkt des Feindes. Bo wszystko, co dla Boga jest kosztowne, jest również i tym głównym celem ataków nieprzyjaciela. Darauf kommt jetzt Paulus zu sprechen. I właśnie teraz Paweł zaczyna o tym mówić. Und sagt der Feind, agiert auf zweierlei Weise, oder ist aktiv auf zweierlei Weise. I on mówi tutaj, że ten nieprzyjaciel jest aktywny w dwojaki sposób. Er spricht jetzt vom Abschied der Apostel. On mówi teraz o odejściu apostołów. Als die Apostel noch lebten auf Erden, gdy apostołowie jeszcze żyli na tej ziemi, dann war in ihren Personen eine göttliche Autorität auf Erden. To w ich osobach był Boży autorytet uosobiony tu na tej ziemi, die den Bösen gewährt hat, który ten autorytet przeciwstawiał się temu złu. Aber jetzt würden sie heimgehen. Ale oni teraz odejdą do Pana. Und jetzt sollten die Brüder, die ältesten Dienst haben in den örtlichen Versammlung. I teraz ci bracia, którym powierzona została ta służba starszych miejscowych zgromadzenia, besonders aufpassen auf solche, die von außen hereinkommen. Muszą szczególnie zwracać uwagę na takich, którzy przychodzą z zewnątrz. An sich haben wir Freude, wenn jemand hineinkommt in eine örtliche Versammlung. A przecież my zawsze się cieszymy, jeżeli ktoś z zewnątrz przychodzi do zgromadzenia. Das ist auch, was wir von Herzen wünschen in den Raum. A przecież to też jest to, co my z głębi serca życzymy wszystkim zgromadzeniom. Dass sie die Geschwister wachsen im Glauben. Aby wierzący miejscowi wzrastali we wierze. Aber dass sie auch wachsen an Zahl. Ale również, aby ich powiększała się liczba. A bei diesem Verlangen und bei dieser Freude. I jeśli chodzi o te pragnienie, o tą radość. Ist auch Wachsamkeit nötig. Potrzebujemy również czujności. Denn es könnten Wölfe hereinkommen. Bo mogą i wejść wilki. Und Herr Jesus spricht schon von ihnen in Matthäus 7. Również i Pan Jezus o nich mówił już w Mateusza 7 rozdziale. Matthäus 7, vers 15-16. Mateusza 7, rozdział 15 i 16 wiersz. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wielkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Widzimy, że te wielki starają się wniknąć w odzieniu owczym. To są unbekehrte Menschen, die sich einen Anstrich von Religion. To opis ten dotyczy nienawróconych ludzi, którzy tylko na zewnątrz przyjmują formę religijnego człowieka. Jeżeli my nie będziemy czuwać, to oni wejdą wewnątrz i będą się starali zniszczyć czodę. I nie będą jej oszczędzali. Oni będą dokładnie czynili to, co jest przeciwne Panu Jezusowi. Pan Jezus siebie samego nie oszczędził, aby pozyskać sobie zgromadzenie. A tym wilkom będzie chodziło o samych siebie, a nie będą oszczędzali trzody. To jest właśnie ten jeden, pierwszy problem. Das zweite ist, dass aus ihnen selbst Männer aufstehen. Drugi problem to jest to, że spośród nich sami powstaną mężowie. Das können bekehrte Männer sein. To mogą być również nawróceni mężowie być. Die vielleicht eine Reihe Jahre gut gestanden sind im Glauben. Którzy może przez cały długi rząd lat dobrze stali we wierze. Die vielleicht einen Ältestendienst ausgeübt haben. Którzy może wykonywali na miejscowym zgromadzeniu również i tą służbę starszego. A nagle oni zaczynają złe, błędne rzeczy głosić. I wiele zaczyna się pytać, jak to jest możliwe, żeby jakiś chrześcijanin przez wiele lat wiernie chodził a potem nagle rozpoczął mówić i głosić błędne rzeczy.
Jeżeli tak będziemy pytać, to na pewno jeszcze nie wiemy, do czego my zdolni jesteśmy w naszej starej naturze. I wielokrotnie tak się działo przez te wszystkie wieki chrześcijaństwa, że jacyś mężowie przez pewien okres czasu dobrze chodzili i nagle zaczęli błędne rzeczy głosić, aby uczniów pociągnąć za sobą. Od kogo oni odciągają tych uczniów? Od Pana Jezusa. To jest właśnie ta zła, błędna służba, przewrotna. Der richtige Dienst ist die Herzen mit dem Herrn zu verbinden. To właściwą służbą jest to, aby łączyć serca z Panem. Der verkehrte Dienst ist die Herzen vom Herrn abzulenken auf irgendwelche interessanten Dinge. A tą przewrotną służbą jest to, aby te serce odwracać od Pana i kierować na obojętnie jakieś inne interesujące rzeczy. Dabei oft versucht zu erklären, was eine Gabe ist. Często próbowałem wyjaśnić, co to jest dar, który bywa też i wykonywany wiernie dla Pana. Rozpoczyna jakiś brat i wtedy serca zaczynają pałać dla Pana Jezusa. To jest właściwy rodzaj służby. Ale ten rodzaj służby, o której tu mówi apostoł, i mamy i Herzen abgezogen von Herrn Jezus. Te osoby odciągały serca od Pana Jezusa i pociągali ich za samymi sobą. A jakie jest skryte źródło właśnie takiego działania? To zawsze jest pycha serca. Jeżeli jakiś sługa nie będzie trwał w bliskości Pana i w pokorze nie będzie pielgrzymował przed Panem, to on wywyższy się w swoim własnym sercu i będzie starał się sam w sobie kimś być i będzie poszukiwał i takich, którzy by poszli za jego własną nauką. A więc widzimy tutaj te dwa problemy. Und in Bezug darauf sagt noch einmal in Vers 31, wacht. A w związku z tym on jeszcze raz mówi w wierszu 31, czuwajcie. Gott hat der örtlichen Versammlung etwas in die Hand gegeben. Darował miejscowemu zgromadzeniu coś w ręce. Dass sie nicht schutzlos diesen Wolken ausgesetzt sind. On darował im ochronę, że oni nie będą już teraz bez osłony wystawieni na atak tych wilków. Bo Pan dał miejscowemu zgromadzeniu ten autorytet, aby zawiązywać i rozwiązywać. Żaden człowiek nie może sam od siebie albo ze samego siebie przyjść do społeczności w miejscowym zgromadzeniu. On musi być przyjęty przez miejscowe, całe zgromadzenie. A więc jeżeli ktoś jest już przyjęty i on teraz rozpocznie głosić przewrotne rzeczy, zacznie głosić błędną naukę, to zgromadzenie posiada autorytet, aby go wyłączyć. To jest środek, który został darowany miejscowemu zgromadzeniu przez Boga. To jest właśnie w duchowy sposób widziany ten mur, który Bóg nam darował. I ten duchowy mur wokoło tego miejscowego zgromadzenia, to jest ein Hauptangriffspunkt des Feindes. Chciałbym dobitnie to teraz podkreślić, to jest ten mur tym głównym punktem ataku nieprzyjaciela. Tak, on zawsze chce zburzyć mur. Po to, aby mógł właśnie wprowadzić do środka zło.
i sprawić, aby jeżeli już to zło się wzrośnie i rozpowszechni, aby je nie wyprowadzano na zewnątrz. Darum sollten sie wachen. Dlatego oni powinni czuwać. Das ist wieder eine besondere Aufgabe der Brüder, die Ältesten dienst. To jest szczególnie ważne zadanie braci, którzy wykonują tę służbę starszego. Aber die Ältesten können nicht Kindern und Leuten. Ale ci starsi nie mogą właśnie zawiązać i rozwiązać niczego. Sondern das ist eine Aktion der ganzen Versammlung. Ale to podlega pod działanie, pod akcję całego zgromadzenia. Aber Brüder, die einen Ältestendienst haben, beschäftigen sich in Gesprächen mit diesen Dingen. Ale bracia, którzy wykonują tą służbę starszego w zgromadzeniu, oni najpierw się zajmują w rozmowach z tą sprawą. Und dann schlagen sie etwas der Versammlung vor. I następnie oni coś proponują w zgromadzeniu. Und die Versammlung handelt dann auf Stand. I wtedy zgromadzenie działa jako całość. Das sind die göttlichen Gedanken. Takie są Boże myśli. Und er fordert sie jetzt auf zu wachen. A on teraz wzywa ich, aby czuwali. Und er hatte sie nacht und tag mit Tränen. Bo on ich przez lata we dnie i w nocy napominał ze łzami. Und jetzt geht er weg von ihnen. Teraz on od nich odchodzi. Und er spricht vom Heimgang der Apostel. On mówi również o odejściu do Pana Apostołów. Von ihrem Abschied von dieser Erde. O ich po pożegnaniu się z tą ziemią. Und jetzt richtet er nicht eine apostolische Nachfolge. A teraz on nie ustanawia autorytetu apostolskiego, który by był następcą autorytetu po apostoła. Niestety tak jednak się stało w chrześcijaństwie. Ale to całkowicie jest niebiblijne. Spotkanie apostolskie na to. Nie ma następców apostolstwa. Apostołami są ci, którzy swoimi naturalnymi oczami widzieli jeszcze Pana Jezusa. Und nach dem Heimgang der Apostel gibt es keine Nachfolge der Apostel. I po odejściu, po śmierci apostołów, nie było już następców apostołów. Nein, der Herr befiehlt sie dem Wort, a Gott und seinem Wort. Nie, ale on poleca ich właśnie Bogu i Słowu łaski Jego. Das genügt für alle Zeiten. A to wystarcza po wszystkie czasy. Noch einmal denken wir an die von Berlin. Jeszcze raz przypomnijmy sobie o tych, którzy są z Berei. Sie haben mit Bereitwilligkeit das Wort Gottes aufgenommen. Oni z całą gotowością przyjęli Słowo Boże. Und dann hatten sie ein Mittel in den Händen, um zu prüfen, ob das richtig ist, was geredet wird. A następnie oni mieli pewien środek w rękach, aby sprawdzić, czy jest prawidłowe to, co słyszą, co było ogłoszone. Und dieser Prüfstein ist das inspirierte, geschriebene Wort Gottes. A tym przymiarem jest właśnie to inspirowane i spisane całe Słowo Boże. Und dieses Wort genügt in allen Ländern zu allen Zeiten. I to Słowo jest wystarczające we wszystkich krajach i po wszystkie czasy. Und wir können uns nie entschuldigen, wenn wir aus Versammlung verkehrte Wege gehen. I nigdy nie możemy siebie samych usprawiedliwić, jeżeli będziemy jako zgromadzenie szli błędnymi drogami. Również nie możemy samych siebie usprawiedliwiać, jeżeli osobiście będziemy w życiu swoim szli złymi drogami. Bo my wszyscy posiadamy te spisane Słowo Boże w naszych rękach. I teraz apostoł poleca się Bogu i Słowu łaski Jego. Jest bemerkenswert, dass er hier das Wort, das geschriebene Wort, das Wort der Gnade. Jest to godne uwagi, że on te całe spisane Słowo Boże nazywa Słowem łaski. Er beugt hier etwas einer Gefahr vor, oder gibt eine Gefahr an. On tutaj wychodzi naprzeciw pewnemu niebezpieczeństwu. Wenn in einer Versammlung Liebe kann es kommt verfallen. Bo jeżeli w jakimś zgromadzeniu nastanie upadek i odpadnięcie, dann sind wir in Gefahr, zu gesetzlichen Mitteln zu greifen, um dieser Gefahr zu begegnen. To jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie, aby zastosować zakonne środki, aby przeciwdziałać temu niebezpieczeństwu. Das war in der ganzen christlichen Zeit eine Gefahr. To we wszystkich czasach chrześcijaństwa było niebezpieczeństwem. Und auch wir sind in Gefahr. I również i my jesteśmy w tym niebezpieczeństwie. Dass wir menschliche Statuten beginnen aufzustellen. My zaczniemy ustanawiać ludzkie statuty. In der an und für sich guten Grund, den bösen
who gave it to him. Które może same w sobie mają dobre pobudki, aby przeciwstawić się złemu. That's good stuff. Ale cała ta akcja jest z samego gruntu błędna. Führt auf einen falschen Weg. Wprowadza nas na błędną drogę. Nein, er befiehlt uns dem Wort der Gnade. Nie, on nas poleca słowu łaski Jego. Dann erinnert er sie noch, dass nicht irdische Güter unter ihnen A następnie w 33 wierszu on im przypomina, że on nie pożądał niczyjego srebra albo złota, albo szaty. Er spricht da prophetisch ein Problem an, das in der Christenheit sehr gefährlich wird. On już proroczo tutaj mówi o tym problemie, który później w chrześcijaństwie stał się bardzo wielkim. Dass man meint, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gelingen. Że zaczęto myśleć, że pobożność jest dobrym środkiem, aby czerpać z tego zyski. Dass man versucht zu arbeiten im Werk des Herrn, um damit Geld zu verdienen. Że próbuje się pracować w dziele Pańskim po to, aby zarobić na tym pieniądze. Und gerade das hat Paulus nicht getan. I akurat tego Paweł nie czynił. Er hat Silber und Gold und Kleider nicht begehrt. On srebra, ani złota, ani szaty, niczyni nie pożądał. On für seine Bedürfnisse und die beiden Waren hat mit seinen eigenen Händen A dla zaspokojenia potrzeb swoich i tych, którzy byli z nim, sam własnymi rękami pracował. Er hat ihnen seine Hände gezeigt. I w tym momencie pokazuje im swoje ręce. Und wie wichtig ist es, dass wir alle diese gesinnung haben. I jakże to jest ważne, abyśmy my wszyscy właśnie zachowali się takim usposobieniem. Dass wir das Wort des Herrn beherzigen. Abyśmy to słowo Pana brali sobie do serca. Gehen ist seliger als nehmen. I wiedzieli, że dawać jest rzeczą bardziej błogosławioną niż brać. Das ist ein allgemeiner Grundsatz. To jest zasada ogólna. Möchte nebenbei versuchen, Vers 35 zu erklären. I właśnie przy okazji tego spróbuję wyjaśnić ten 35 wiersz. Er sagt, wir sollen uns erinnern an die Worte des Herrn. On nam mówi, że powinniśmy przypominać sobie słowa Pana, który powiedział, Gehen ist seliger als nehmen. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Und wenn wir alle vier Evangelien durchlesen, werden wir dieses Wort des Herrn nicht finden. A jeżeli przeczytamy dokładnie i uważnie wszystkie cztery Ewangelie, to stwierdzimy, że takich słów tam nie znajdujemy. Nicht alles, was der Herr gesagt und getan hat, ist niedergeschrieben. Bo okazuje się, że nie wszystko, co Pan czynił i powiedział, jest zapisane w Słowie Bożym. Skarbie finden in Johannes 21, vers 25. A o tym możecie się przekonać, czytając Ewangelię Jana, 21 rozdział i 25 wiersz. Ostatni wiersz tej Ewangelii. Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które gdyby miały być spisane jedna po drugiej, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać. Warum hatte der Apostel Paulus gewusst, dass der Herr das gesagt hat? A dlaczego Apostol Paweł, czy skąd Apostol Paweł o tym wiedział, że Pan Jezus takie słowa wypowiedział? Er hatte von dem herrlichen Herrn im Himmel offenbarung. A on otrzymał objawienia od tego uwielbionego Pana przebywającego w niebie. Und darum sagt er, das ist das Wort des Herrn. Dlatego on mówi, że to są słowa Pana. Aber es ist ein allgemeiner Grundsatz, der uns kennzeichnen soll in der örtlichen Versammlung. Ale to jest ogólna zasada, która powinna nas cechować też w miejscowym zgromadzeniu. Dass wir nicht kommen, um etwas zu nehmen, sondern etwas zu geben. Abyśmy nie przychodzili do zgromadzenia, aby tylko brać, ale abyśmy też i starali się dawać. Ich hatte vor Jahren ein Gespräch mit einer Schwester. Ja przed wielu laty miałem rozmowę z pewną siostrą. Und sie sagte mir, in der örtlichen Versammlung, wo ich herkomme, ist es ganz kalt. I ona mi powiedziała, że w miejscowym zgromadzeniu, z którego ja pochodzę, jest w tym zgromadzeniu jest bardzo zimno. Na, wenn die Versammlung zu Ende ist, kommt niemand auf mich zu, um mich zu begrüßen. I ona narzekała, że jeżeli zgromadzenie się kończy, to nikt do mnie nie podchodzi, aby się ze mną przywitać. Wir hatten ein gutes Gespräch zusammen. I dalej żeśmy prowadzili dobrą rozmowę. Und wir kamen miteinander zum Schluss. I na koniec żeśmy doszli do wniosku, dass es keine gute Haltung ist, nach der Versammlung hinzustehen. Że to nie jest wcale dobrą postawą, aby stanąć sobie po zgromadzeniu. Und zu warten, dass jemand auf uns zukommt. I oczekiwać, że to ktoś do nas podejdzie. Sondern, dass die richtige christliche Haltung ist. Ale że właściwym chrześcijańskim nastawieniem będzie, dass wir denken, auf wen könnte ich zugehen, um ihn freundlich zu begrüßen. Aby ciągle o tym myśleć i zastanawiać się, do kogo mógłbym podejść, aby go przyjaźnie przywitać. Das ist dieser Grundsatz, geben ist zähliger als nehmen. To jest właśnie ta zasada, rzeczą bardziej błogosławioną jest dawać, aniżeli brać.
Generale, albo dziurka z kobietnicy. I gdybyśmy my wszyscy starsi i młodsi to zawsze urzeczywistniali. Nie chodzi o religię. Oczywiście, nie tylko jeśli chodzi o pozdrawianie się. Co to nie nawet dingen? Ja, ale również we wszystkich rzeczach. Dann wäre viel wärme in unserer örtlichen Versammlung. In der örtlichen Versammlung. To w miejscowych zgromadzeniach będzie o wiele więcej ciepła. Aber eine Ermahnung gibt er uns auf dem Weg und auf uns. Ale jeszcze jedno napomnienie on nam daje, czy znaczy tym starszym daje, a jednocześnie nam. Sie sollten sich der Schwachmann nennen. Oni powinni stawiać się za tymi słabymi. Eine örtliche Versammlung ist nicht eine Gesellschaft von hervorragenden Christen. Znakomitych chrześcijan. Eine örtliche Versammlung besteht aus ganz verschiedenen Gläubigen. Miejscowe zgromadzenie składa się z bardzo różnorodnych wierzących. Da gibt es geistliche Geschwister und fleischliche Geschwister. W takim zgromadzeniu znajdują się duchowi wierzący, jak również i cieleśni wierzący. Natürlich, dass uns Polen alle gleich sind. Naturalnie ja mam nadzieję, że w Polsce wszyscy są homi. Ale może też i wśród was są jacyś cieleśni. Oni też należą do zgromadzenia. Są również i mocni wierzący, jak również też i słabi wierzący. Również i ci słabi należą do tego zgromadzenia. To są ci, którzy tak szybko się zniechęcają. To są tacy, którzy nie odwiedzają regularnie zgromadzeń. Naturalnie to wcale nie jest rzeczą dobrą. Takich mamy napominać w miłości. Ale również powinniśmy się też i wstawiać za słabymi. Ja chciałbym jeszcze do tego uzupełnić. Miejscowe zgromadzenie na tyle jest dobre, na ile dobrze się stara o tych wszystkich słabych wśród nich. I dokładnie to apostoł kładzie jeszcze tym Efezjanom na serce. Und am Ende seiner Ansprache kniet er mit ihnen. A pod koniec swojego przemówienia on uklęknął razem z nimi wszystkimi. Das ist sehr to wywołuje wielkie wrażenie. Das sind die zwei Dinge, die wir bleiben haben. To są te dwie rzeczy, które są trwałe. Das geschriebene Wort Gottes und das Gebet. To spisane Słowo Boże i modlitwa. Und möchten wir nicht vernachlässigen, auf Versammlungen zu beten. Również my nie powinniśmy zaniedbywać modlitwy w zgromadzeniu. Gott hat besondere Verheißung der Erhörung dafür gegeben. A Bóg darował szczególne obietnice wysłuchania takich modlitw. Aber wenn wir beten, dann drücken wir zwei Dinge aus. I gdy już się modlimy, to wyrażamy dwie rzeczy. Und das drückt Paulus hier mit den Ältesten aus. I to również Paweł tu wyrażał z tymi starszymi. Jemand, der niederkniet und betet, der sagt erstens. Bo ten ktoś, kto klęka i modli się, to ten pokazuje po pierwsze. Ich kann es nicht aus mir selbst. Ja nie potrafię niczego uczynić sam ze siebie. Wir vermögen die Versammlung, die örtliche Versammlung nicht zu bewahren mit unserer Intelligenz. My nie jesteśmy w stanie miejscowego zgromadzenia zachować naszą własną inteligencją. Wir vermögen die örtliche Versammlung nicht zu bewahren mit unserer Kraft. My nie jesteśmy w stanie zachować miejscowego zgromadzenia naszą własną siłą. Nein, wir, wenn wir von Niederknien zum Beten, drücken wir unser Versagen aus. Nie, gdy my padniemy na kolana, to my wyznajemy tym, tym nastawieniem, że wyrażamy to, że żeśmy zawiedli. A wenn wir Niederknien zum Beten, dann drücken wir noch etwas Zweites aus. Ale gdy my klękamy do modlitwy, to wyrażamy jeszcze drugą rzecz. Und das ist unser ganzes Vertrauen in Gott. A to znaczy nasze całe zaufanie do Boga. I ja to życzę z całego serca, abyśmy my wszyscy o tym nie zapominali. I tylko w miejscowych zgromadzeniach może iść dalej do